Dzień dobry, Zaku Board Games, ja jestem Zaku, jak zawsze dziękuję, że jesteście tutaj i witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku crowdfundingowym, czyli zobaczymy, co tam będzie wspierało się na GameFoundzie i na Kickstarterze. Powiem szczerze, że miałem nagrać ten odcinek jakieś półtora tygodnia temu, ale no była taka posucha i taka bieda i nic tam na tych Kickstarterach za bardzo oczywiście się nie działo. No teraz idzie jesień, wiadomo, że na wrzesień to po prostu wybuchnie i tych kampanii będzie milion, ale już powoli zaczynają się pojawiać właśnie różne takie wspieraczkowe gry. Przygotowałem dla Was kilka ciekawych pozycji, oczywiście nie wszystkie, także teraz je przedstawię, zaczynając od Vampira Maskarady. I jest to gra dokładnie Vampire the Masquerade Mylan Uprising i funduje się to na GameFoundzie. Jeśli chodzi o Vampira Maskaradę, będzie to narracyjna i scenariuszowa i kooperacyjna gra w świecie mroku. I tam gracze będą sterować grupą wampirów w mieście Milan, przemieszczając ich po dzielnicach i aktywując wydarzenia na tych dzielnicach. Swoimi wampirami będziemy też wykonywać przeróżne testy, m.in. po to, żeby zbierać zasoby, żeby rozwiązywać zadania lub żeby polować, czyli pożywiać się. Ale także będziemy mogli umieszczać nasze wpływy, nasze kosteczki w dzielnicach, przejmując te dzielnice, wykonując specjalne akcje powstania, czyli właśnie uprising. Dzielnice w mieście będą mogły być kontrolowane przez kamarille, czyli przez ogólnie pojęte zgrupowanie wampirzych klanów utrzymujących maskaradę i władzę w mieście, przez inkwizycję, czyli przez ludzi, którzy wiedzą o wampirach i z nimi walczą, oraz przez anarchistów, czyli nas, graczy wampirów, którzy będą chcieli obalić obecnego wampirzego księcia tyrana. Na polach miasta gracze będą odkrywać specjalne żetony akcji, które będziemy mogli wykonywać w trakcie gry, ale także żetony dochodzenia, które wprowadzają nas głębiej w historię przedstawioną w grze. Dodatkowo każdy z graczy będzie posiadać także specjalne, prywatne cele do spełnienia. I to jest tak naprawdę od strony mechanicznej, ale bardzo ważnym aspektem tutaj jest właśnie cała ta historia, przedstawiona historia, którą będziemy poznawać na bazie właśnie tego całego scenariusza, który tutaj jest określany na ponad 25 godzin. No i właśnie będziemy popychać ten scenariusz, przeżywać przygody w tym mieście, aby na samym końcu zawalczyć z Prospero, czyli z księciem Camarilli. Jednak główną wizytówką tak naprawdę tej gry jest fakt, że jest ona oparta na systemie Teburu. Co to jest system Teburu? To jest taki specjalny system, który wprowadza elektronikę do niektórych komponentów w grze. Między innymi będziemy posiadali specjalną elektronikę. Nie pytajcie mi się, jak to działa, ponieważ nie mam zielonego pojęcia, nie znam się na tym. Na planszy gry będziemy mieli taką elektronikę w figurkach, ale także będziemy mieli w kościach. Także ruch naszych figurek po planszy od razu jest śledzony w aplikacji, nie musimy tego nigdzie wprowadzać. Tak samo jeśli rzucamy naszymi kosteczkami, to wszystkie rzuty od razu jakby aplikacja wie co wyrzuciliśmy, ponieważ w kosteczkach też znajdują się jakieś układy elektroniczne i tak dalej. Tutaj twórcy gry mówią, że jeśli chodzi o skomplikowane jakieś tam mikrozasady, to nie musimy się tutaj martwić, ponieważ aplikacja robi absolutnie wszystko za nas. No ale oczywiście to się wiąże z odpowiednimi kosztami, ponieważ jeśli chcemy kupić sobie podstawową grę, jeśli posiadamy już taki system Teburu, ponieważ był on wydany w jednej do tej pory grze jakiś czas temu, chyba z pół roku czy z rok temu, nie wiem dokładnie w której grze, no to będzie to się zaczynało od 90 euro, ale zakładam, że nikt z Was nie ma tego systemu Teburu, więc będziemy musieli wydać o 100 euro więcej, 190 euro za grę razem z tym systemem Teburu, ale jeśli chcemy mieć wszystko z dodatkami all-ina i tak dalej, no to będziemy musieli wydać 250 euro. Kampania, tak jak mówiłem, na GameFoundzie jeszcze potrwa około 2 tygodnie. Oczywiście, że gra jest bardzo, bardzo, bardzo zależna językowo. I teraz kolejna gra. Będzie to Bear Mountain Camping Adventure. Kampania ruszyła na Kickstarterze, potrwa do 1 września i tutaj naprawdę idzie im bardzo, bardzo dobrze, ponieważ już zebrali około 2 milionów złotych. Ale co będziemy robić? W tej grze dla od 1 do 4 graczy będziemy wcielać się w obozowiczów, którzy podróżują pomiędzy kempingami, wykonując przeróżne aktywności, aby jako pierwsi dotrzeć do obozowiska na tytułowej Niedźwiedziej Górze, gdzie mamy piękne widoki, no i dlatego wygrywamy grę. Gra zawiera mechanikę deckbuildingu, ale tutaj gracze będą posiadali dwa oddzielne stosy kart. Niebieski oraz zielony. I te stosy kart będziemy rozwijać w trakcie gry. Będziemy budować oddzielnie te dwie talie. Z każdego stosu będziemy dobierać co turę karty, które będziemy zagrywać, aby zdobywać surowce, czyli żetony aktywności.
i będziemy wykonywać akcje. Będziemy mogli także kupować nowe karty, rozwijać ten swój deck właśnie za te żetony aktywności, ale także za pieniądze będziemy ulepszać swojego kampera, aby z tury na turę przechowywać coraz więcej żetonów. Naszą turę, nasze akcje zakończymy zaparkowaniem kampera na jednym z miejsc do obozowania, które ustali ile kart z których talii dobierzemy podczas kolejnej tury oraz ilość pieniędzy właśnie za które będziemy usprawniać tego naszego kampera. Pierwszy z graczy, któremu uda się kupić, zdobyć odpowiednią kartę off-roadu oraz po dwa żetony aktywności z każdego rodzaju, będzie mógł wjechać kamperem na najlepsze miejsce widokowe właśnie na tej niedźwiedziej górze i wygrać grę. Wsparcie gry zaczyna się od $39, za $69 dostaniemy dodatkowo drewniane żetony, a za $99 będzie all-in z dodatkami. Tam będą dodatkowe karty, m.in. butelek z wodą, będzie dodatek na piątego gracza, będą żetony offroadowych opon do kampera, dodatkowa mechanika pogody, no tam będzie dużo różnych fajnych rzeczy. Oczywiście gra jest absolutnie zależna językowo. I teraz przechodzimy do kolejnej gry i to jest taka bardziej ciekawostka. Hydeos Abomination Second Edition i bardzo mi się podoba trailer, jest absolutnie pokręcony, dziwny, no zobaczcie sobie sami. Ja tu tylko wstawię jakieś przebitki, ale naprawdę bardzo polecam sobie zobaczyć trailer do tej kampanii. Jest to oczywiście kampania na Kickstarterze, potrwa do 29 sierpnia i to jest generalnie bardzo prosta gra. Będziemy budować przeróżne monstra z wielu, wielu kart, z wielu części ciała. I będziemy spełniać nasze cele, nasze prywatne cele na naszych kartach. Na przykład będziemy punktować za to, że nasza potworność będzie miała najwięcej głów, albo będzie miała najwięcej jakiegoś rodzaju kończyn. Tak jak mówię, bardzo prosta, bardzo lekka, imprezowa gra, ale tutaj bardzo dobra informacja, możemy tą grę kupić już w formie print and play, czyli do własnego wydrukowania za 3 funty. W wersji fizycznej za 16 funtów, czyli około 84 zł, ale nawet będziemy mogli wydać do 24 funtów, żeby mieć dodatkowy woreczek, lepszy insert, czy na przykład inną dedykowaną kość do gry. No i teraz kolejna kampania, czyli absolutnie wielki niewypał, czyli jak spieprzyć dobre IP, czyli Call of Duty The Board Game. Dużo osobistości na YouTubie przedstawiało tą grę w bardzo ładny sposób, no ale niestety kampania kula się według mnie dużo wolniej niż powinna, jeśli chodzi o takie duże IP jak Call of Duty, ale do rzeczy. Na samym początku na stronie kampanii tak naprawdę nie mamy za dużo informacji, co tam w grze będziemy robić. Mamy oczywiście takie nagłówki, które krzyczą do nas. Innowacyjny i intuicyjny system walki, pięknie pomalowane figurki, strategicznie genialna, miks strategii chaosu i szczęścia, epicka zabawa. No ale tak jak mówię, nie pokazują nam zasad, dokładnie o co w tej grze chodzi. Żeby poznać zasady do tej gry, będziemy musieli wejść sobie właśnie na takie filmy, które zostały przygotowane przez youtuberów, którzy po prostu sobie to ograli. Ale teraz gameplayowo, będzie to gra od 2 do 4 graczy w zależności od tego, jaką podstawkę sobie kupimy, do tego zaraz przejdę. No i co będziemy robić? Każdy z graczy wciela się w bohatera, który posiada swoją specjalną planszetkę, posiada taką jakby mini mapkę, na której będzie programować swoje ruchy. No i jak gracze zaprogramują swoje ruchy, no to następnie będą je wykonywać na głównej mapie swoimi figurkami i będą przemieszczać te figurki do momentu, aż spotkają się w zasięgu wzroku z innym bohaterem. No i wtedy będzie wymiana ognia, będziemy do siebie strzelać. Do walki tak samo wcześniej będziemy programować, tak jakby programować sobie nasze kości, ponieważ mamy daną pulę kości, ale kolory możemy wybierać dowolnie. No i tam będzie parę właśnie tych kolorów kości. Będą niebieskie kości od celności, zielone od unikania oraz czerwone kości na obrażenia. Gracze będą wykonywali rzuty, będą sprawdzać tor trafienia i obrażeń na swoich planszetkach broni, przydzielać obrażenia, dodatkowo zagrywać specjalne karty walki. Oczywiście za pokonywanie wrogów, za przejmowanie flagi, ponieważ tam też jest taka mechanika Capture the Flag, będziemy oczywiście zdobywać punkty zwycięstwa. No i teraz tak przechodząc do podsumowania tego. Mechanika doboru w ciemno oczywiście, znaczy nie w ciemno, tylko za zasłonkami, ukrywając to przed innym graczem, jakby programowania ruchów i dobierania tych kości, ogólnie na papierze wydaje się spoko. Zawsze takie programowanie sobie swoich ruchów, jeśli inny gracz tego nie widzi i próbując przewidzieć właśnie
właśnie ruchy innego gracza, wydaje się spoko, ale ogólnie jeśli chodzi o przeniesienie właśnie tego już do gry, na planszy, jak to na gotowo wychodzi, tak jak ja patrzyłem po różnych gameplayach, no to wydaje mi się to trochę mech. Ogólnie też zamysł pomalowanych figurek, tak jak to wygląda, ogólnie jak te figurki wyglądają, jak są wyrzeźbione i jak są pomalowane, no to dla mnie to jest absolutne brzydactwo. Wystarczy sobie spojrzeć ostatnio na to, co pokazało Glass Cannon Unplugged w Apexie, w Apex Legends. No i szczerze mówiąc, tam to wyglądało naprawdę, naprawdę super, a tutaj właśnie w Call of Duty mamy absolutną biedę. Ale przechodząc do szczegółów, kampania oczywiście na Kickstarterze potrwa do 22 sierpnia. Jeśli chodzi o te podstawki, o te pledge, o których mówiłem, że powiem, no to mamy dwie jakby małe podstawki, czerwoną i niebieską. Każda z nich jest przewidziana do dwóch graczy i będzie to po $49, ale możemy także te dwie podstawki złączyć, żeby mieć rozgrywkę dla czterech graczy i to już będzie Collector's Edition za $99, czyli po prostu za $1 więcej mamy jedno pudełko. Taka jest różnica po prostu pomiędzy tym. No i jakąś tam jedną cyfrową zawartość, ale nie do końca wiem, o co tam chodziło. Jeśli natomiast chcemy dodatkowe figurki, dodatkowych operatorów, kilka dodatków więcej, co według mnie wcale nie wnosi bardzo dużo więcej do tej gry, no to za $249 takie coś będziemy sobie mogli wesprzeć. Gra oczywiście także jest zależna językowo. Następnie gra imprezowa, zręcznościowa, która naprawdę bardzo mi się spodobała, przynajmniej na papierku, tak jak to wygląda, i będzie to Tiny Laser Heist. Gra funduje się na Kickstarterze, kampania potrwa do 2 września. Będzie to gra zręcznościowa, w której gracze wcielają się w szajkę złodziei próbujących obrabować skarbiec. Będziemy budować do gry taką specjalną klatkę symbolizującą skarbiec i instalować w niej laserowy system. System laserów, czyli czerwonych sznurków. W każdej rundzie przywódca szajki dobiera drużynę i za pomocą zagrywanych kart oraz specjalnych paczek z rękami gracze muszą pomiędzy laserami, tak żeby właśnie nie dotknąć tych sznurków, muszą przemieszczać kłódki, aby odblokować skarby. I na papierku wydaje to się naprawdę wspaniałą grą imprezową, szczególnie właśnie taką grą do piwka, albo i nawet do czegoś mocniejszego, albo po czymś mocniejszym, tak jak będziemy próbować w kooperacji razem tymi łapkami coś przestawiać po pijaku na imprezie, to mówię, naprawdę będzie kupa śmiechu i naprawdę będzie to fenomenalna gra. Oczywiście nie tylko do imprez, wydaje się, że gra będzie jak najbardziej też jakby super grą rodzinną do gry z dziećmi. Jeśli chodzi o ceny, to od 50 do $75 będzie to kosztowało w tej droższej wersji z dodatkiem. Gra będzie zależna językowo, ale tylko będzie tam tekst na takich specjalnych kartach mocy, więc tutaj jeśli ktoś ma problemy z angielskim, to śmiało też może w to wchodzić. I teraz kolejna duża kampania i będzie to gra Ascendancy. Gra funduje się na Kickstarterze, potrwa do 31 sierpnia i jest to Worker Placement 4X. I wiem, jest to dosyć nietuzinkowe połączenie, ale na papierku, tak jak jest to przedstawione, to tam naprawdę będzie działało. Gra będzie w klimatach fantazy, w której każdy z graczy wybiera swojego dziedzica tronu, wybiera swoją rodzinę, swój ród oraz cel, za którym będzie podążać, aby odzyskać tron. Grę będziemy mogli rozgrywać, każdy scenariusz będziemy mogli rozgrywać solo, drużynowo, kompetytywnie albo w pełni kooperacyjnie. Nasze rozgrywki będą oparte właśnie na scenariuszach z księgi scenariuszy. Możemy zagrać jedną rozgrywkę lub możemy przeprowadzić całą kampanię. Podczas gry gracze posiadają planszetki swoich domów, które będą mogli usprawniać. Posiadają także 4 typy pracowników, których będą zagrywać na poszczególne akcje na innych różnych planszach gry. Aby zdobywać karty, podglądać karty potworów i wykładać karty potworów, z którymi będziemy później walczyć, będziemy mogli podglądać lokacje, zdobywać surowce, nowych pracowników, ale także możemy poruszać naszymi bohaterami po mapie złożonej z heksów, aby odkrywać kafle, zdobywać lub tracić punkty lojalności na specjalnym torze. To będzie się tyczyło takiej fazy przychodu. Na mapie będziemy mogli także budować budynki, budować wieże, rozwijać je o mury, rozwijać je o kolejne poziomy, ponieważ mamy tutaj area control, mamy kontrolowanie terenu. Na naszej planszy domu będziemy budować i rozwijać budynki, przesuwając ich karty do góry, odkrywając nowe miejsca czegoś w rodzaju drzewka technologicznego. Tam będziemy zagrywać nasze specjalne kosteczki, które będziemy pozyskiwać, żeby odblokowywać sobie właśnie te nowe technologie, nowe umiejętności.
Nasi bohaterowie będą walczyć z potworami, będą zarządzać swoimi atakami oraz swoim paskiem staminy, a po takiej walce mogą oczywiście levelować, zyskując nowe umiejętności. I to wszystko to tak naprawdę tylko część zasad, część mechanik, ponieważ w grze jest tego tam bardzo, bardzo dużo. Czym gra się wyróżnia? No między innymi jakością komponentów i tym po prostu no jak gra wygląda. Tak jak na przykład widzieliśmy Dwellings of Eldervale, gdzie tak naprawdę każda planszetka kartonowa miała swoją plastikową podstawkę, wszystko miało swoje miejsce, wszystko było ładnie uporządkowane. Tych komponentów jest naprawdę cała masa, to tutaj będzie podobnie. Jeśli chodzi o wykonanie, to gra jest naprawdę zrobiona na topowym poziomie. Jeśli chodzi o ceny, to na samym początku, jeśli nie będziemy chcieli mieć figurek w grze, to będziemy mogli wesprzeć to za $97. Wersja z figurkami $157, a jeśli chcemy mieć Olina z playmatą, z Dice Towerem, z metalowymi monetami, z dedykowanymi kośćmi, koszulkami na karty itd., no to niecałe 200 w dolarach oczywiście. No i tak jak mówiłem, gra funduje się na Kickstarterze, ale uwaga, jest to Kickstarter Exclusive, czyli tej gry, przynajmniej na razie i w założeniach, nie ma być w sklepach. Oczywiście gra będzie zależna językowo. No i teraz kolejna kampania, która po prostu swoim wykonaniem trailera mnie naprawdę chwyciła za serce. Jest to gra Fool's Blade. Wstawię tutaj, postaram się wstawić Wam kawałek właśnie tego trailera, żebyście zobaczyli sobie, jak można zrobić fajny trailer niskim kosztem z jajek. A sketchy salesman, a dumpster diver, or perhaps just a... a guy with a gun? Relax, trade, steal, bully and pick fights with your friends in the tavern by playing any number of... W samej grze gracze będą wysyłać swoich bohaterów na przeróżne misje w świecie fantasy oraz tworzyć unikalny ekwipunek. Gracze będą dobierać karty, kraść oraz niszczyć je z tawerny, będą tworzyć swoje bronie z kilku różnych kart, różnych elementów ekwipunku, a następnie zdecydują się, czy chcą albo szukać nowego sprzętu podczas wykonywania zadań, czy chcą walczyć z potworami w lesie, jaskini czy lochu i zbierać skarby, czy będą wykuwać nowe przedmioty w kuźni. Gracze zagrywając swoje karty jednocześnie będą wysyłać swoich bohaterów na przeróżne misje, ale także będą sabotować misje innych graczy. Ogólnie gra jest mega losowa, szybka i bardzo przyjemna. I uwaga, gra jest niesamowicie cool i wspaniała, ponieważ tak powiedziała mama twórcy gry, więc to musi być prawda. To jest po prostu napisane na kampanii i szczerze wierzymy w to, że mama twórcy miała rację. No tak jak mówię, ta gra, ta kampania bardzo mnie urzekła, chwyciła mnie za serce, dlatego też ja uznałem, że po prostu muszę Wam tą grę pokazać. Między innymi co jeszcze mnie urzekło, że pudełko jest w kształcie miecza, także super, absolutnie super. Cenowo też jest bardzo spoko, ponieważ możemy wesprzeć to od $25, ewentualnie za $40, jeśli będziemy chcieli mieć wersję z dodatkiem. No i tak, mamy teksty na kartach, więc gra jest zależna językowo. I już zebrała ponad 1 000 000 zł, czyli idzie im naprawdę spoko. I teraz ostatnia kampania, czyli latające wieloryby, czyli oczywiście Mistwind. Gra na Kickstarterze fundować się będzie do 1 września. O co chodzi w Mistwind? I powiem szczerze, że o tej grze już Wam kiedyś mówiłem, nie wiem czy po Essen, ponieważ na Essen właśnie widzieliśmy prototyp. Niestety nie udało nam się w to zagrać, ale do rzeczy. Gracze tutaj będą wcielali się w przewoźników, którzy dostarczają towary pomiędzy miastami za pomocą latających wielorybów. Każdy z graczy posiada specjalny zestaw żetonów, które będzie zagrywać na planszę. To będą takie żetony z wartościami. Będziemy je zagrywać, aby otrzymywać surowce, żeby wzmacniać swoje akcje, żeby zdobywać karty postaci bądź karty portów. Na planszy gry będziemy przemieszczać nasze wieloryby, transportując kosteczki surowców za darmo pomiędzy naszymi placówkami, albo będziemy płacić krylem właśnie na ruch tych naszych wielorybów. Kryl będzie to jeden ze zdobywanych surowców. Możemy także werbować nowe wieloryby lub stawiać posterunki, opłacając ich koszt. Każde z miast, do których będziemy dostarczać towary, ma zmienne zapotrzebowanie na surowce, więc musimy sprawnie zarządzać naszym transportem oraz tymi połączeniami, które budujemy. Gracze będą konkurować ze sobą, oczywiście zdobywając punkty zwycięstwa, które między innymi będziemy zdobywać wypełniając swoje tajne cele poprzez budowanie odpowiednich połączeń na planszy. I tutaj muszę powiedzieć, że gra po prostu wygląda wspaniale. Bardzo ładne komponenty, bardzo ładna plansza, chociaż nie jest jakoś tak super kolorowa, no to jakby cały ten design gry mi się naprawdę bardzo podoba, no ale oczywiście najbardziej rzucają się
się w oczy te nasze figurki wielorybów, którymi możemy transportować surowce, czyli te kosteczki. Ja tutaj mam wielką nadzieję, że ktoś w Polsce zainteresuje się tą grą i będzie tą grę chciał wydać. No i teraz tak, z kolejnych plusów to można jeszcze wspomnieć, że gra będzie na 5 graczy, także nie trzeba będzie od razu na dzień dobry dokupywać sobie rozszerzenia na 5 graczy. Jeśli chodzi o ceny, to będziemy mogli grę sobie wesprzeć za $128 kanadyjskich, czyli około $95 amerykańskich. No i tutaj też należy wspomnieć, że gra jest zależna językowo. No i to były wszystkie kampanie, o których chciałem Wam powiedzieć. Tak jak mówiłem, jest tego dużo, dużo więcej. Są m.in. jeszcze Atermony, czyli taka trochę zżynka z Pokemonów. No ale niestety zabrakło mi czasu, żeby do wszystkiego się tutaj przygotować. Także to były kampanie kickstarterowe, jeśli chodzi o miesiąc sierpień. Być może pod koniec sierpnia zrobimy jeszcze jeden odcinek, bo tak jak mówię, teraz wystartuje tych kampanii naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i co? Dziękuję, że byliście tutaj, dziękuję, że oglądaliście. Oczywiście, jeśli jesteście zainteresowani jakimiś kampaniami, albo być może już wsparliście coś z tego, o czym tutaj mówiłem, no to dajcie znać w komentarzach. Dzisiaj, tak jak widzieliście w filmie, nie było nadchodzących kampanii, ponieważ jest tego absolutnie cała masa. Jeśli miałbym mówić o nadchodzących kampaniach, no to byłoby to 90% odcinka, ale jeśli chcecie, jeśli macie coś na oku, co właśnie nadchodzi, no to dajcie też znać w komentarzu, to jeśli tylko już to się pojawi, jeśli takie kampanie wystartują, to także skupię się na tym i to omówię. A na dzisiaj to by było wszystko, ja bardzo dziękuję, że byliście tutaj razem ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmie. Jeszcze raz dzięki i na razie.